Kryminalna Audioteka Kontralegem przedstawia. Zbrodniarze i szaleńcy. Oficerowie alianccy przedstawiali go jako niewykształconego prostaka. Rudolf Höss miał podobno nazwać go ptasim muszczkiem, opisując Aumayera jako człowieka o wąskich poglądach, bez wielkiej przezorności i bez inicjatywy, którego odpowiedzialność za wielką misję eksterminacyjną niemieckiej III Rzeszy przerosła i uczyniła nerwowym i nieostrożnym. Zaczął coraz więcej palić i pić, stawał się coraz bardziej nieodpowiedzialny i był dosłownie oszołomiony tą złożoną operacją. Próbował utrzymać się na powierzchni, ale poniósł go nurt wydarzeń, miał mówić Höss. Jednak Hans Aumayer, wielokrotnie odznaczany i pełniący wysokie stanowiska funkcjonariusz obozów koncentracyjnych III Rzeszy, zdołał na stałe zapisać się w historii owego ponurego okresu dziejów jako sadysta i zbrodniarz. Aumayer urodził się w bawarskiej miejscowości Amberg 20 sierpnia 1906 roku. W przeciwieństwie do wielu znakomicie wykształconych oficerów SS, Aumayer był raczej słabo wyedukowany, a niektóre źródła twierdzą, że był nieomal niepiśmienny. Ukończył tylko 3 lub według innych informacji 4 klasy szkoły podstawowej, którą porzucił w 1918 roku. Rozpoczął wówczas trwającą 3 lata naukę i praktykę jako tokarz i monter w fabryce karabinów w Ambergu, gdzie zatrudniony był też jego ojciec. W 1923 roku Aumayer przeniósł się do fabryki karabinów w Monachium. W 1925 bezskutecznie próbował wstąpić do Reichswehry i w efekcie do 1926 roku pracował również w podobnych fabrykach w Berlinie, Bremie i Kolonii. Bez stałej pracy od 1926 do 1929 roku wykonywał prace dorywcze, które ledwo pozwalały mu związać koniec z końcem. Członkiem NSDAP Aumayer został 1 grudnia 1929 roku z numerem legitymacji partyjnej 164-755. Do SA wstąpił w roku 1931. Tam został zatrudniony w charakterze kierowcy w sztabie organizacji w Berlinie. W sierpniu lub według innych źródeł w grudniu tegoż samego roku zostaje przeniesiony do SS, gdzie otrzymuje numer identyfikacyjny 2700. Tam nadal pracuje jako kierowca w sztabie Reichsführera SS Heinricha Himmlera. Najwyraźniej pozbawiony przymiotów intelektualnych i wykształcenia Aumayer musiał wykazywać się nadzwyczaj gorliwą służbą, ponieważ bardzo szybko wspinał się po drabinie stopni wojskowych. 7 grudnia 1931 roku otrzymuje stopień SS Unterscharführera, najniższą rangę podoficerską, której odpowiednikiem według różnych kwalifikacji może być kapral lub plutonowy. Następnie, niespełna rok później, 11 listopada 1932 roku, awansuje do rangi SS Oberscharführera, starszego dowódcy drużyny SS, odpowiednika sierżanta, a już 20 kwietnia 1933 roku zostaje SS Hauptscharführerem, czyli starszym sierżantem, głównym dowódcą drużyny SS. Po założeniu obozu koncentracyjnego w Dachau w 1933 roku Aumayer, jako członek 1. Batalionu Gwardii Górna Bawaria, uczęszczał do tzw. Szkoły Dachau Theodora Eickego. 15 stycznia 1934 roku Aumayer został przeniesiony do SS Totenkopf-Verbande, wchodzącego w skład 1. Regimentu SS Totenkopf-Oberbayern, gdzie otrzymał etat instruktora szkolącego nowo przyjętych rekrutów w obozie koncentracyjnym Dachau. W owym okresie dalej szybko pnie się w górę w hierarchii SS. 20 kwietnia 1934 roku otrzymuje stopień SS Untersturmführera, czyli podporucznika. W listopadzie tegoż roku awansuje z kolei na stanowisko dowódcy plutonu.
a 25 września 1935 roku jest już porucznikiem, awansując na stopień SS Obersturmführera. W kwietniu 1936 roku Aumeier zostaje przeniesiony do 4 pułku SS Totenkopf Ostfriesland, odpowiedzialnego za ochronę obozu koncentracyjnego w Esterwegen, gdzie pełni służbę w kompanii wartowniczej. W grudniu 1936 roku obejmuje funkcję samodzielnego dowódcy kompanii wartowniczej w obozie Lichtenberg, jako członek 2 pułku SS Totenkopf Elbe. Identyczne stanowisko piastuje następnie w latach 1937-1938 w Buchenwaldzie, w 3 pułku SS Totenkopf Thüringen. W międzyczasie, wiosną 1937 roku, zostaje tymczasowo delegowany do 12 Kompanii Ochrony, zabezpieczając między innymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy. Od 1 sierpnia 1938 roku do 7 stycznia 1942 Aumeier pełnił funkcję Schutzhaftlagerführera, kierownika obozu i zastępcy komendanta w obozie Flossenbürg. Już w niewiele ponad miesiąc po objęciu tej funkcji, 11 września, awansuje po raz kolejny do stopnia SS Hauptsturmführera, odpowiednika rangi kapitana. W czasie pobytu w obozie Flossenbürg Aumeier dwukrotnie prosi także o przeniesienie do frontowych oddziałów Waffen-SS, lecz jego podania zostają odrzucone. We Flossenbürgu szybko zyskuje złą sławę. W obozie zaprowadza swoje porządki, tworząc tak ciężkie warunki bytowania więźniów, które prowadzą do licznych samobójstw. Często sam wykonuje egzekucje, niejednokrotnie osobiście karze więźniów chłostą, a także zarządza długotrwałe i niezwykle męczące apele. Wojciech Kruszewski z Gdańska 10 września 1947 roku tak opisał swoje doświadczenia z obozu. Z Hansem Aumeierem zetknąłem się po raz pierwszy w styczniu 1941 roku w obozie koncentracyjnym Flossenbürg, gdzie pełnił funkcję Lagerführera. Poza normalnie spotykanym u SS-manów zwyrodnieniem i bestialstwem, wyżej wymieniony sprawił nam, Polakom, wiele krzywdy, urządzając tak zwane stójki po próbach ucieczki Polaków z obozu. Pierwsza stójka miała miejsce pod koniec czerwca 1941 roku, po ucieczce dwóch Polaków, Wiraszko i drugiego nazwiska nie pamiętam, obaj z bloku 13. Trwała od godziny 2 rano do 22 w nocy. Stójki polegały na staniu na baczność w szeregach, bez możliwości jedzenia, picia, załatwiania potrzeb fizjologicznych i bez najmniejszego poruszania się. Druga stójka miała miejsce 2-3 tygodnie później i trwała od godziny 3 rano przez cały dzień, noc i następny dzień do godziny 23, czyli razem około 42 godzin. Była to najgorsza stójka. Zaczęło ją 628 ludzi według raportu zdawanego komendantowi, a ukończyło niecałych 500. Reszta została zamęczona biciem. Wśród nich 46 ludzi z rozkazu Aumeiera zostało rozstrzelanych. Wybierał ich osobiście Lagerführer i był obecny przy egzekucji. W czasie trwania stójki zmuszeni byliśmy do głośnego powtarzania modlitw Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i Wierzę w Boga przez blisko 6 godzin podczas pierwszej stójki i około 5 godzin podczas drugiej. Poza tym Polacy zostali ukarani zmniejszeniem racji żywnościowych o połowę przez okres około 2 miesięcy i pozbawieniem możliwości nabywania w kantynie papierosów i drobiazgów pierwszej potrzeby przez okres teoretycznie 6 miesięcy, a praktycznie do końca. W wyniku zarządzeń Aumeiera Polacy byli traktowani jak najgorsi i zostali pozbawieni najdrobniejszych udogodnień, np. zakaz jedzenia przy stole, zakaz sprawowania przez Polaków drobnych funkcji w obozie, zakaz używania języka polskiego itd. Trzecia stójka miała miejsce we wrześniu i trwała tylko około 12 godzin. Powyższe stójki odbywali tylko Polacy. Inne narodowości były z nich zwolnione.
W grudniu 1938 roku Aumeier powraca do Dachau, gdzie jest odpowiedzialny za szkolenie rekrutów, a od 1 lutego 1942 roku zastępuje Karla Fritzsza na stanowisku kierownika aresztu ochronnego obozu macierzystego KL Auschwitz I pod rozkazami Rudolfa Hessa. Do zakresu jego obowiązków należało utrzymanie porządku w obozie, czuwanie nad wyżywieniem i ubraniem więźniów oraz doglądanie spraw dotyczących pracy przymusowej. W tej funkcji Aumeier rozwija stosowanie najbardziej brutalnych metod wobec więźniów. W praktyce zostaje panem życia i śmierci. Nadaje też kapo daleko idące uprawnienia, co prowadzi do wzmożenia obozowego terroru. Aumeier był sadystą i okrutnikiem. Powiedział kiedyś: tylko zmarły więzień jest więźniem przyzwoitym. Do okrucieństw popełnianych przez Aumeiera w Auschwitz należało m.in. osobiste przeprowadzanie i nadzorowanie licznych egzekucji przez rozstrzelanie pod czarną ścianą przy bloku 11 i egzekucji przez powieszenie. Na jego rozkaz 19 marca 1942 roku rozstrzelano 144 kobiety na dziedzińcu między blokami 10 i 11. Był także bezpośrednio odpowiedzialny za egzekucję 168 więźniów 27 maja 1942 roku, w której brał aktywny udział. Aumeier także osobiście dokonywał selekcji więźniów, co oznaczało ich śmierć w komorach gazowych. Zlecał zabijanie więźniów zastrzykami fenolu oraz gorliwie współdziałał przy masowej eksterminacji Żydów w komorach gazowych w Brzezińce. Oprócz tego był odpowiedzialny za niezwykle ciężkie warunki bytowania, niewolniczą eksploatację więźniów oraz nieustanne znęcanie się nad nimi. 10 czerwca 1942 roku więźniowie polscy przebywający w karnej kompanii podczas pracy przy budowie rowu melioracyjnego w KL Birkenau wszczęli bunt połączony z ucieczką. Tylko dla kilku z nich ucieczka zakończyła się pomyślnie. Po tym wydarzeniu Aumeier brał czynny udział w mordzie na pojmanych buntownikach. 18 sierpnia 1943 roku Aumeier został usunięty ze stanowiska na wniosek komendanta Auschwitz Rudolfa Hessa ze względu na korupcję i złodziejstwo. Zygmunt Nowacki z Cieplic, skazany na 5 lat obozu, przesłuchany 16 września 1947 roku przez sędziego śledczego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Czapskiego, tak wspominał Aumeiera z okresu pobytu w Oświęcimiu. Hans Aumeier, SS Hauptsturmführer, był Lagerführerem w Oświęcimiu, gdzie byłem więźniem numer 4617. Aumeier był postrachem wszystkich więźniów, nawet niemieckich kapo i blokowych, zwanym przez więźniów Łokietkiem. Bił własnoręcznie i maltretował Polaków. Wytłukł po mordzie i pokopał nawet Augusta Müllera za to, że prowadził komando o 5 minut przed czasem do obozu. Przyglądał się z rozkoszą 12 wieszanym więźniom z Bauleitungu. Musieli oni wejść na stołek pod belkę, na której były zawieszone sznury z pętlą, a Aumeier wybierał więźniów, którym kazał zakładać pętlę na szyję kolegów. Nie było tak odważnego, który by odmówił. Wiadome było, że Aumeier zastrzeliłby natychmiast każdego, kto by się odważył go nie posłuchać. Po relegowaniu z Auschwitz Aumeier zostaje skierowany pod rozkazy SS Obergruppenführera Friedricha Jaquelna, wyższego dowódcy SS i policji w HFSS Ostland. Trafia do 5. Korpusu Pancernego SS, do jednostki saperskiej. W jej składzie bierze udział w budowaniu umocnień na obszarze Oranienbaum-Leningrad. Następnie, jako kierownik komanda budowlanego, złożonego z około 7 tysięcy więźniów żydowskich, tworzy na terenie Estonii obóz koncentracyjny Vaivara i sprawuje funkcję jego komendanta od 1 października 1943 do sierpnia 1944 roku, do czasu, kiedy pozostali przy życiu więźniowie zostali ewakuowani do KL Stutthof.
W estońskim obozie Aumeier kierował selekcją więźniów, wskazując mężczyzn, kobiety i dzieci przeznaczonych do eksterminacji. Od 20 sierpnia 1944 roku Aumeier ponownie znajduje się pod rozkazami HFSS Ostland i bierze udział w walkach na froncie wschodnim w ramach batalionu policyjnego wchodzącego w skład Kampfgruppe Jackeln, która działała w rejonie Rygi. Był to jedyny raz, kiedy Aumeier posmakował życia żołnierza frontowego, ale w tej materii nie zachowały się żadne interesujące szczegóły. W październiku 1944 roku, na krótko przed upadkiem Rygi, Aumeier został odwołany do dyspozycji szefa obozów koncentracyjnych SS Gruppenführera Richarda Glücksa w Oranienburgu i skierowany do służby w kompleksie obozowym Dachau, jako komendant jednego z podobozów Kaufering. Wskutek doznanych wcześniej obrażeń i hospitalizacji z powodu starego urazu oka nie wraca jednak do Dachau i do stycznia 1945 roku przebywa w szpitalu. Nieco wcześniej, 9 listopada 1944 roku, otrzymuje kolejny awans, zostając SS Sturmbannführerem, odpowiednikiem majora. Po wypisaniu ze szpitala zgłasza się do Oranienburga, gdzie otrzymuje propozycję objęcia stanowiska komendanta nowego obozu koncentracyjnego w Norwegii. 22 stycznia 1945 roku przybywa do Oslo. Jest odpowiedzialny za budowę obozu jenieckiego dla około 3000 więźniów w miejscowości Grini i obejmuje stanowisko jego komendanta. W przeciwieństwie do Auschwitz, tu Aumeier traktuje więźniów znacznie łagodniej i nawet współpracuje z norweskim Czerwonym Krzyżem. Prawdopodobnie zdawał sobie sprawę z bliskiego końca wojny, a i musiał wiedzieć o wyroku śmierci wydanym przez polskie podziemie na niego i 14 innych członków załogi Auschwitz. Tekst wyroku został opublikowany przez Polską Agencję Telegraficzną w Londynie w dniu 12 marca 1944 roku. 7 lub 8 maja 1945 roku Aumeier zwalnia więźniów i zamyka obóz. 11 czerwca 1945 roku Aumeier w mundurze SS został zatrzymany przez armię brytyjską w obozie Turningman w Norwegii. Posługiwał się wówczas podrobionymi dokumentami. Podczas przesłuchań początkowo zaprzeczał, jakoby wiedział o komorach gazowych w Auschwitz, ale później zrewidował swoje oświadczenie. Oto fragment raportu Aumeiera z 25 lipca 1945 roku. O ile pamiętam, w listopadzie lub grudniu 1942 roku miało miejsce pierwsze zagazowanie około 50-80 więźniów żydowskich. Odbywało się to w magazynie zwłok Krematorium I w obozie pierwszym pod kierunkiem lekarza obozowego Untersturmführera Grabnera, komendanta obozu i różnych sanitariuszy. Mnie tam wtedy nie było i nie wiedziałem wcześniej, że to gazowanie ma miejsce. Komendant zawsze był wobec mnie podejrzliwy i wycofany. Dopiero następnego dnia lekarz obozowy Grabner, Untersturmführer Hössler, Hauptsturmführer Schwarz i ja musieliśmy udać się do komendanta obozu, który poinformował nas, że RSHA Berlin wydała rozkaz RFSS, aby wszystkich więźniów żydowskich, którzy nie mogli do pracy oraz tych, którzy byli chorzy, którzy według oceny lekarza są już niesprawni, zagazować, aby zapobiec dalszym epidemiom. Dalej podzielił się tym, że poprzedniej nocy pierwsi więźniowie zostali zagazowani, ale krematorium było za małe i nie mogło spalić zwłok. Toteż wraz z budową krematorium w Birkenau budowano również komory gazowe. W następnym okresie gazowania przeprowadzano w starym krematorium około 3-4 razy. Odbywało się to zawsze wieczorem. W kostnicy znajdowały się 2-3 szyby wentylacyjne, przez które jeden lub dwóch sanitariuszy w maskach przeciwgazowych wlewało niebieski gaz. Nam samym nie pozwolono się zbliżyć, a bunkier został otwarty dopiero następnego dnia. Jak powiedział lekarz, ludzie byliby martwi w ciągu pół do jednej minuty.
W jednym z protokołów przesłuchań z więzienia Akershus z 29 października 1945 roku Aumeier dodał jeszcze znaczącą uwagę. Cała sprawa była tajną sprawą Rzeszy, przecieki lub plotki były karane śmiercią, co obecni i inni wezwani uczestnicy zdarzeń musieli potwierdzać na piśmie. Następnie Aumeier przebywał w obozie jenieckim w Kegel, koło Londynu. W okresie od 15 listopada 1945 roku do 13 grudnia tegoż roku był sądzony za popełnione zbrodnie w obozie Dachau i skazany został na karę śmierci. Alianci przekazali go jednak Polsce celem osądzenia za zbrodnie popełnione we Flossenbürg i w Auschwitz. 4 maja 1947 roku został przywieziony w grupie 44 niemieckich przestępców wojennych na pokładzie statku Isar z Lubeki do portu szczecińskiego. Więźniów osadzono w krakowskim więzieniu Montelupich. Ich pobyt tam jest dość ciekawym wątkiem. Odkąd było wiadomym, że oskarżeni staną przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, byli oni w pewnym sensie więźniami o statusie VIP. Zachowało się wiele pism, w których sędziowie Najwyższego Trybunału Narodowego, również sędzia śledczy Jan Zen, zwracali się do władz więzienia o dobre traktowanie tych aresztantów. Chodziło o zgody na wydanie ciepłych ubrań, czystej bielizny, pozwolenie na spacery, przeprowadzanie kontroli lekarskich, udostępnianie materiałów do pisania i neutralnych światopoglądowo książek, czasem nawet szachów. Warunki więzienne były jednak trudne. Więzienie przy ulicy Montelupich długi czas nie miało własnej pralni, szwankował też system ogrzewania. Osadzeni chorowali więc na typowo więzienne choroby. Wysypki, wrzody na skórze, kłopoty żołądkowe, awitaminozę, przewlekłe choroby dróg oddechowych i tym podobne. Skarg nie było jednak wiele, ale Aumeier konsekwentnie je pisał, żądając większych porcji żywności, spacerów na świeżym powietrzu i lepszego ogrzewania celi. Hans Aumeier był jednym z oskarżonych w pierwszym procesie oświęcimskim, który odbył się przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Krakowie. Pierwszy proces oświęcimski toczył się od 24 listopada do 22 grudnia 1947 roku. Na ławie oskarżonych zasiadło 40 byłych członków załogi obozu Auschwitz-Birkenau. Proces odbył się w specjalnie przygotowanej sali Muzeum Narodowego w Krakowie i był równolegle tłumaczony na 4 języki. Akt oskarżenia obejmował przede wszystkim zarzuty dotyczące udziału oskarżonych w gazowaniu Żydów przywożonych z całej Europy w Brzezińce, dokonywania licznych egzekucji i maltretowania więźniów oraz popełniania innych okrucieństw na terenie obozu. Na ławie oskarżonych obok Aumeiera zasiedli między innymi Arthur Liebehenschel, komendant obozu, następca Hessa, Max Grabner, szef obozowego Gestapo, Maria Mandl, kierowniczka obozu kobiecego w Brzezińce, Karl Ernst Möckel, szef obozowej administracji i Erich Musfeld, kierownik krematoriów w Brzezińce. W wyniku procesu 23 oskarżonych skazano na karę śmierci przez powieszenie. Dwóm zamieniono ją następnie na dożywotnie pozbawienie wolności. 16 osób na karę więzienia od dożywotniego pozbawienia wolności do 3 lat, a jednego oskarżonego uniewinniono. W uzasadnieniu wyroku Najwyższy Trybunał Narodowy rozstrzygnął kwestię powołania się oskarżonych na rozkaz przełożonych, co miało znaczenie nie tylko dla tej sprawy, stwierdzając, iż znęcanie się nad i tak nadmiernie udręczonymi więźniami dowodzi wielkiego zezwierzęcenia tych oskarżonych, którzy w wyniku przewodu sądowego zostali skazani na karę śmierci. To znęcanie się ze strony tych oskarżonych, którzy wszyscy brali mniejszy lub większy udział w zabijaniu więźniów, wskazuje też na to, że ci oskarżeni brali udział w tych zabójstwach z wewnętrznej potrzeby zabijania, a nie w wykonaniu rozkazu przełożonych. Gdyby bowiem nie odczuwali potrzeby zabijania, to albo okazywaliby więźniom współczucie, albo też byliby dla nich obojętni, lecz nie znęcaliby się nad nimi. Podczas rozpraw Aumeier konsekwentnie zapewniał, że ani on, ani ludzie pod jego dowództwem
nigdy nikogo nie zabili w Auschwitz i że nigdy nie wiedział o istnieniu komór gazowych. W świetle przytoczonych wcześniej raportów oczywiście kłamał. Aumeier w czasie procesu zarzucał oskarżycielom, że postępowanie dowodowe opiera się na świadkach, którzy dzisiaj prześladują go swoją nienawiścią. Uważał, że jego śmierć będzie tylko ofiarą pokutną za Niemcy. Wobec udowodnienia oskarżonemu całego szeregu zbrodni, wyrokiem Trybunału z dnia 22 grudnia 1947 roku, sygnatura NTN 5/47, skazano go na karę śmierci za zbrodnie wojenne. Wyrok wykonano, według różnych źródeł, 24 lub 28 stycznia 1948 roku w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie o godzinie 7:23. Jeżeli podobała Ci się audycja, zostaw łapkę w górę, komentarz, zasubskrybuj i wesprzyj nasz kanał.